Hej, witajcie moi drodzy, jestem Michał Wolfram, a dzisiaj będzie nietypowy odcinek. Po pierwsze dlatego, że nagrywam głos telefonem, a obraz Hackintoshem, ale po drugie dlatego, że nagrywam w takim setupie, ponieważ mam wam coś niesamowitego do pokazania, co się przed chwileczką dowiedziałem, że istnieje. Mianowicie z powodu pandemii, epidemii, jak kto woli nazwać to, co się teraz dzieje na świecie, przeróżne instytucje musiały anulować bądź zmienić formę dni otwartych. No i tak na przykład uczelnia, na którą w tej chwili uczęszczam, zmieniła dni otwarte, jakby takie klasyczne, że ludzie mogą sobie przychodzić i oglądać, na meeting, na tam click meetingu, czy tam go to meetingu, czy tam jakiejś innej platformie do webinarów. No i ludzie przychodzili i oglądali po prostu online przebieg uroczystości. Było jak było. Mogło być lepiej, mogło być o wiele, wiele gorzej, ale nie było to jakieś tam specjalnie spektakularne. Natomiast dowiedziałem się również, że technikum, do którego uczęszczałem, postanowiło zrobić trochę inną formę dni otwartych, która bardzo, bardzo mi się spodobała. Jak myślicie, zapewne to tak jest. Zrobili serwer w klockach. IP tego serwera to jest zsim.ench.pl. ZSIM to jest nazwa instytucji Zespół Szkół Elektrycznych, Elektronicznych i Mechanicznych imienia Jędrzeja Sianeckiego w Bielsku-Białej. Tak, cały czas to pamiętam. Dobrze, zatem wbijamy się na serwer, akceptujemy połączenie na firewallu. O, patrzcie, nawet ikonka jest odwalona, elegancka, naszej szkoły. Kilka słów od autora. Witaj, chciałbym przedstawić kilka informacji o projekcie budynku naszej szkoły. Wszystkie klasy postaram się odtworzyć jak najlepiej umiałem, lecz pamiętaj, aby brać je z lekkim dystansem, ponieważ nie miałem okazji zwiedzić każdej z nich. 2. Ja jestem autorem tego projektu. 3. Z czasem będzie dodawana nowa zawartość. Dziękuję, życzę miłego zwiedzania. Szukaj easter eggów. Autor projektu Jakub Stekla. 1T1P. Support Maciej Pytlik. Nick Miodzik. 1T1P. Dobra, register niech będzie, ponieważ ja na ten serwer już za bardzo nie zamierzam powracać. No, nie jest aż tak mało ludzi tutaj na naszych serwerach i moich i z Kamińskiego jest to wiele mniej. Jakub Stekla nie kojarzę, ale Maciej Pytlik... Pytlik mogę kojarzyć, nazwisko, no ale już musicie pamiętać, że w tej szkole mnie ma od 2017 roku. W 2017 roku ją ukończyłem w 4 klasie na profilu Technik Informatyk. Słowak jest, jak widzicie, imponujący i wygląda prawie jak w realu, tylko nie ma takiej niebieskiej obwódki. Ale generalnie szkoła jest taka mniej więcej jak w realu. Jesteśmy teraz po drugiej stronie ulicy. Tutaj w tym miejscu jest sklepik, tutaj jest generalnie biblioteka pod nazwą Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej. I tutaj był, nie jestem pewien, czy dalej jest, taki sklepik, gdzie przy wejściu jest napis prasa, papierosy, wszystko co każdy uczeń do szkoły mieć powinien. Więc taki wdzięczny napis się tutaj na tym sklepiku pojawia. No i tutaj oczywiście przestawaliśmy na przerwach. No oczywiście z prasą w ręku. I co tutaj mamy ciekawego? O, jakiś parkour nawet ktoś zrobił, no minęcie czasu, pięknie. Przechodzimy sobie, nic nie przejeżdża. Tam, jeżeli byśmy dalej jechali tą drogą, to dojedziemy do miejsca. Tej drogi oczywiście nie ma dalej zrobionej, ale w tamtą stronę się jechało i gdzieś tam w tamtym miejscu jest było biuro, w którym do niedawna pracowałem. Nie straciłem pracy, bądźcie spokojni. Teraz pracuję w tej samej firmie, tylko w innym miejscu. Dobrze, wchodzimy sobie. BMW. Białe BMW. Tak, tym białym BMW do szkoły przyjeżdżał, bądź przyjeżdża dalej, nie wiem. Jeden z ważniejszych ludzi w hierarchii szkolnej. Tak, drzewka sobie tutaj były, drzewka sobie tutaj są i jeszcze rosną. No i wchodzimy, zobaczymy jeszcze ją ze wszystkich stron, ponieważ szkoła generalnie ma 3 wejścia, nawet... Powiedziałbym, że 4, bo ma takie 3 bloki, jak widzicie, jest blok taki główny i tutaj są 2 skrzydła po 2 stronach. Tak, tutaj jest możliwość zejścia po schodkach. Ciach. Ja generalnie do budynku tej szkoły docierałem z reguły tym wejściem, no mniej więcej przez większość czasu, rzadziej od frontu, a najrzadziej tam od drugiej strony budynku. No i tak, patrzcie, tutaj jest portiernia. Tak, podpisana w rejdu. Tutaj jest automat sprzedający taki vending machine. Tutaj można kupić... Nie, tu jest kawa. Jest automat na kawę.
siedzi do góry schodami, do kasopracowni. Kasopracownie są też po prawej stronie. A tutaj się idzie, tu jest do bufetu i tutaj jest co? Co to jest? A tutaj jest łazienka. Łazienka? Czy nie łazienka? Co tutaj jest? Nie, tu jest chyba jakaś piwnica czy coś w tym stylu. Bufet. Tutaj bardzo często siedziałem w tym miejscu z Macintoshem i sobie programowałem. W tym bufecie zawsze mieliśmy wywieszony jadłospis bułka Pawła, mała bułka Pawła. Tak to było zrobione. Może chociaż raz się nam uda wejść do bufetu od drugiej strony. Nie da się nam wejść. A co tutaj jest? Tu jest jakaś jedna sala. No, rzekomo ona nie miała światła, ale ona ma jakiś tam mały wentylatorek w tym miejscu mniej więcej. Jakaś sala chyba do przedmiotów zawodowych dla mechaników, tak, tutaj były jakieś silniki, tego typu rzeczy. Idziemy dalej. Biblioteka, miejsce, w którym byłem może raz, jak nosiłem jakieś monitory, kiedyś tam w 2016. Sala 05, tak, tutaj są komputery. Podłoga jest takiego koloru dokładnie, tutaj jest biureczko, wielkie dydaktyka, który prowadził zajęcia. No i tak, komputerki. Tutaj przedtem były takie XP-ki, bardzo stare, bardzo, bardzo, bardzo stare. A potem wymienili na jakieś lepsze boksy z i5-kami, z tym, że one nie są chyba stojące, one są bardziej darzące, te jednostki. Ale głowy sobie uciąć nie dam. W dodatku ta szkoła cały czas przechodzi modernizację. Nie ma czegoś takiego, że przez dłuższy czas są jakieś komputery gdzieś. Tutaj zdawałem maturę z języka polskiego w tej sali. Maturę ustną. Były wszystkie ławki polikwidowane i tutaj sobie siedział jeden ziomek i tutaj dydaktycy sobie siedzieli i przepytywali. Tak, to była ta sala. A tutaj sala 07, tutaj zdawałem maturę ustną z języka angielskiego. Też bardzo elegancko wszystko się tam odbyło. Oczywiście przy oknach są ławeczki, miejsca do posiedzenia, żeby uczniowie mogli sobie gdzieś posiedzieć. Przez długi czas był zakaz siadania na podłodze, ponieważ to nie przystoi godności ucznia tej szkoły. Mieliśmy, jak byłem uczniem, już nie mam tych tradycji, że tak to mówię, ale było mnóstwo różnych tradycji przenoszonych dla uczniów tej szkoły z pokolenia de facto na pokolenie, między innymi zakaz siedzenia na posadzce, na przykład jeszcze był inny nakaz, o którym wam powiem już niebawem. Ale idziemy na górę, do piętra parterowego. Tak, tu jest wejście na przedszkole, tutaj było przedszkole, czyli jest przedszkole, ale zawsze było to wejście zamknięte i tylko tutaj dało się dzwonić na dzwonku, żeby ktoś z tego przedszkola wyszedł. Tutaj jest klasopracownia języka angielskiego numer 8, taka dosyć mała sala, jak widzicie jest niewiele rzędów ławek. I tutaj miałem angielski zawodowy informatyczny. Tutaj jest sala 4, tak, klasopracownia, tak, geografii oczywiście, mapa. Ktoś tutaj walnął mapę w budynku, nieźle. Piątka, kultowa piątka, klasopracownia języka polskiego. Bardzo serdecznie pozdrawiam opiekuna tej klasopracowni, którego ja i mój kuzyn doskonale znamy. Tutaj te okna nie były zakratowane chyba, ale nie jestem pewien. Szósteczka, klasopracownia języka angielskiego. Chyba trochę inaczej wyglądała, trochę inaczej było to oporządzone, ale nie jestem pewien. Może chodziło mi o piętro wyżej. Przedszkole zostawimy sobie raczej na później. A tutaj jest out of order, tu jest teren niedostępny do zwiedzania. Idziemy dalej. 104 nadchodzi. 104, klasopracownia matematyki, tak? Dokładnie w ten sam sposób są ławki ustalone, jak pamiętałem. Obrazki. Nie jestem pewien, czy pamiętam jakiekolwiek obrazki, które tam były. 107, klasopracownia matematyki druga, tutaj mniej było, ponieważ to są klasopracownie przypisane do konkretnego dydaktyka i konkretny dydaktyk ma w konkretnej sali swój przedmiot. U tego dydaktyka mieliśmy matematykę, a potem mieliśmy matematykę u dydaktyka piętro wyżej. Tak, 105, klasopracownia podstaw przedsiębiorczości, o tak, bardzo serdecznie pozdrawiam opiekuna tej klasopracowni i wspominam, jak to było, kiedy żeśmy przy tym okrągłym stole byli wszyscy rozsadzeni. Tutaj chyba nawet były numerki przy tych miejscach, kto gdzie miał siedzieć. Oczywiście z racji tego, że klocki mają wiele większe bloki, to ta się zobaczyłem była większa, tam było więcej tych ławek. Ale mniejsza z tym. 106 tutaj mi nie było. Klasopracownia matematyki. 107 klasopracownia matematyki, tak. Wózek męski. Co tu dużo mówić? Tak, były takie okna, tak przez te okna dużo można było zobaczyć.
109, klasa pracy. O tak. Klasa pracownia WOS-u i WOK-u. Teraz widzę, że są te stoły ustawione w sposób taki właśnie podkowy częściowej. Przedtem tak nie było. Księgowość kasy rady, kasa rady rodziców. To jest w ogóle taki pion jakby dla administracji. Cały ten pion jest dla administracji, sekretariatów dyrektorów i tak dalej. Sekretarz szkoły, kierownik gospodarczy, tak. A nie zrobili wejścia, a tam kiedyś byłem chyba. 113A, sekretariat. 113B, gabinet dyrektora. A to jest sekretariat dyrektora. To jest sekretariat dyrektora i gabinet dyrektora. Ponieważ gabinet... to nie jest tak, dyrektor ma inny gabinet. Byłem w nim na początku w ogóle całego mojego nauczania, kiedy przymierzałem się do wyboru technikum i z rodzicami byliśmy w kilku szkołach, do których potencjalnie mogłem trafić. I między innymi byłem w mojej przyszłej szkole i spotkałem się z dyrektorem, który życzył dobrego i owocnego wyboru. 113C, psycholog pedagog. Kurde, nie zrobili wejścia do mojego ulubionego gabinetu. Tam spędzałem, kurczę, mnóstwo godzin pod koniec mojego... kolenia, jak gdyby, w 2017 roku, ponieważ byłem szefem do spraw nagłośnienia i tutaj w tym gabinecie była centralka radiowęzła, gdzie siedziałem i nadawałem komunikaty, muzykę automatyzowałem i tak dalej. Szkoda wielka, że nikt tego nie odwzorował bardzo, bardzo słabo. Pielęgniarka szkolna. Tak to wygląda. Tak wygląda gabinet pielęgniarki. Tylko się nie chce otworzyć oczywiście. Siema. Wicedyrektor, tutaj mnie nigdy nie było. Jeden z ludzi, którzy nagrywali recenzję tego projektu, stwierdził, że tutaj się załatwiał zwolnienia. No, ja tutaj zwolnienia nie załatwiałem, na przykład. Klasa pracownia polskiego. 116, pokój nauczycielski. Tutaj nikt nie ma wstępu z uczniów. A dobra, wejdziemy, zobaczymy. Ale nie odzorowali jednej rzeczy. I słabo. Tak to zrobili komputer, ale komputer w pokoju nauczycielskim był tutaj, o ile się nie mylę. Może go przestawili. W każdym razie, koło pokoju nauczycielskiego, tak, odzorowali. Tutaj jest taki, był przynajmniej, kiedy ja się uczyłem tutaj, telewizorek z wysiadaniem zastępstw. I tutaj, żeby przychodzili i ślęczać pod tym telewizorkiem, czy ktoś dla nas nie wpisał jakiegoś zastępstwa. Potem przez jakiś moment miałem dostęp do backendu tego serwisu i mogłem sprawdzać z komóry, czy nie ma zastępstwa, ale potem to zostało zmienione. Klasa pracownia przepisów ruchu drogowego. To jest specjalna sala, gdzie tutaj z tyłu były wszystkie znaki drogowe wywieszone. Tak to było. W klockach teraz idzie taka ładna muzyka w tle. Niestety wy jej nie słyszycie. 119, klasa pracownia historii, tutaj mi nie byłam. Słyszałem, że opiekun tej klasy pracowni jest wyjątkowym człowiekiem. W sensie krążyło nim przerozmaite historie. Nie mogę się do nich w żaden sposób ustosunkować, ponieważ nie mam jakby odzwierciedlenia rzeczywistości. Zejdziemy jeszcze niżej, bo z tego co wiem, to niżej mamy jeszcze jedną fajną salę komputerową. Tak, wtedy się chodziło. Mam flashbacki normalnie, Vietnam flashbacks. Wózek męski, tak, oczywiście. Eaton Automotive Systems, spółka z o.o. Gdzieś mam jeszcze nagrania tych wszystkich moich komunikatów, które odczytywałem w 2017. Może mi się uda kiedyś to znaleźć, ale nie wiem, tego chyba już się nie doszukam. W każdym razie jest to gdzieś zarchiwizowane w bezpiecznym miejscu. Klasa pracownia biologii. Tak, pozdrawiam serdecznie opiekuna pracowni biologii, z którym mieliśmy biologię w klasie pierwszej i drugiej. Znaczy w pierwszej była biologia, a w drugiej chyba wychowanie do życia w rodzinie. Jak sobie pójdziemy tędy, to tutaj są, tak, 20. Archiwum tutaj mnie nigdy nie było. Ciekawe, czy rzeczywiście to archiwum tak wygląda, czy to jest taki po prostu tylko mok. Nie wiem, nigdy w tym pokoju mnie nie było. 21. Klasa pracownia języka polskiego. Co? Przecież 21 to była klasa pracownia IT. Tam był jeden z moich ulubionych dydaktyków, którego pozdrawiam bardzo serdecznie. 24, klasa pracownia języka angielskiego. Tutaj pan Deutsch mógłby się wypowiedzieć. Tak stąd się widziało boisko. Idziemy dalej. 22, klasa pracownia
To wygląda jakby tej szkoły zrobili w bardzo dużym stopniu, nie wiem, jakieś liceum czy coś, bo tutaj jest mnóstwo klasy pracowników polskiego, nie wiem, zatrudnieni miliard nauczycieli języka polskiego, nie wiem, ale się wypowiem. Nie wiem jak to jest, w każdym razie, kiedy ja tutaj byłem, to tak nie było. Dobrze, chodźmy jeszcze niżej. Tak, schodziło się tymi schodami i tutaj były sale do WF-u. Tutaj graliśmy ping-ponga z kilkoma wspaniałymi ludźmi. Tutaj jest sala do WF-u. Te drzwi jedne się nigdy nie otwierały, tylko wchodzimy przez te drugie. A tutaj była sala ćwiczeń cielesnych. Tutaj są hantle do podnoszenia ciężary. Też poniekąd szatnia tutaj była zrobiona. I tak tutaj był taki jakiś tam wentylator. Tutaj też często byśmy siedzieli, podnosiliśmy różne siłowe urządzenia. Potem to zamknięto niestety. Ale i tak tutaj się dużo rzeczy ciekawych działo. Tutaj jest salka do WF-u, w której chciałem już nigdy nie być. Jak widzicie, jest 2020 rok. 3 lata temu skończyłem tą szkołę i dalej jestem w salce od WF-u. Zaraz się pewnie wplątam w pajęczyny tego całego ekosystemu. Tak, tutaj była szafka, w której były różne piłki i staw sportowy. Tutaj jest kantorek WF-istów, w którym bywałem czasami, więc wiem jak to wygląda. Chyba nie tak wygląda. Co to jest, jakaś drabinka w dół? Nie wiem co to jest. Zobacz na chwilę. W każdym razie żadnego jakiegoś takiego przejścia nie widziałem. Tutaj też były jakieś boksy, gdzie były różne piłki, nie piłki zostawione. Te drzwi zawsze były zamknięte. Szatnia. Tutaj zawsze była szatnia i tędy się potem wychodziło do drugiego kantorka WF-istów. A tutaj jest... Co? Zrobili tutaj siłownię? What the hell? To się zdziwiłem, bo ja tutaj siłowni nigdy nie pamiętałem, żeby coś takiego było. Jakiś komputerek zrobi, nie wiem, dla dydaktyków czy coś? Nie wiem, to jest ciekawe. Nie widziałem, żeby tutaj była siłownia. Za moich czasów to tutaj był bufet. A to co to jest? Klasopracownia, nie wiem, języka polskiego? Bo tutaj za moich czasów był bufet i tutaj normalnie się kupowało, a za tą ścianą było miejsce dla ludzi, którzy sprzedawali w tym bufecie. Bo były dwa bufety, jeden po jednej stronie, a drugi po drugiej stronie. Secret room, dobra. Pam. Tu jest pokój twórców. Witaj. Stwórca Jakub Saka. Support Maciej Pietnik. Szkoła jest zrobiona przez jedną osobę. Jakuba. Support Maciek. Nie wiem to co u was w Koperniku ze sztabem ludzi. Serdecznie pozdrawiamy przyjaciele z Kopera. To ciekawe. To muszę napisać do kogoś, kto Kopera kończył. Może też trochę poznać, jak to było zrobione. W przypadku pytań kierujcie je na IG. A tak. Ach, ta dzisiejsza młodzież. Tylko IG. Za moich czasów to się używało nie IG, ale IRC. Maciuś IG Miodzik, Kuba IG i Kuban 0. Maciuś czasem zrobi wideorację z koncertu. Z koncertu? Jakiego z koncertu? Aha, dobra, może tam na jakimś swoim profilu. Pokój twórców. Ładnie, zrobili sobie w kantorku właśnie. A tutaj mieli jakieś tam biureczko, ustawione komputerek chyba do dziennika elektronicznego, który był potem wdrażane, ale trochę smutno, że nie ma już tutaj bufetu drugiego. Widocznie komuś to nie pasowało i musiał to zmienić. Dobra, wejdziemy przez te drzwi. Mam nadzieję, że tak. Całe szczęście nic mnie nie zabiło. Tutaj jest parking dla nauczycieli. Tutaj sobie stawili samochody. Nie wiem, czy ten parking tutaj dalej jest, czy nie ma. Jeżeli by brać to jako faktyczną makietę, to tego parkingu już tutaj nie ma. Ale dobra, pójdziemy jeszcze wyżej. Na drugie piętro i zobaczymy, co tam się jeszcze jest ciekawego do zwiedzenia. Salę 120, tak, tutaj już w tych salach byliśmy. 220, gabinet pomocy naukowych, 221. Ciekawe, czy się zmieniło, czy się zmieniło. Ta. Klasopracownia przysposobienia obronnego, tak. Dobrze kojarzę. Pozdrawiam serdecznie dydaktyka, opiekuna tej klasopracowni również. Te drzwi były zawsze pod alarmem. Miliard czujek, blokad alarmowych i tak dalej, miliard zamków. Tutaj był taki storage. Zawsze mówiliśmy, że tutaj są jakaś broń i tak dalej, bo to było bardzo, bardzo dobrze zabezpieczone pomieszczenie. Gabinet pomocy naukowej, tak. Klasa pracownia języka angielskiego 224. Tutaj byliśmy, tutaj mieliśmy zajęcia czasami przez chyba jeden rok. 222, tutaj byliśmy częściej, klasa pracownia języka angielskiego, ale chyba to nie było tak ustawione, było trochę inaczej. Nie dorobili kolumn ogłaszających sufitem, to jakby takie antyczne kolumny ogłaszające. Jak pamiętam, to tutaj było biurko dydaktyka, a tutaj była szafeczka, tam był w środku gir do nagłośnienia tej sali. Może to w końcu zmienili. 223, pracownia fizyki. Tak, to było. Tak, tutaj w tym miejscu był telewizor. Szkoda, że tutaj nie było, że tutaj nie ma szafek i tutaj nie było takiego podpisu, kto tutaj rządzi. Był tutaj taki napis. Tutaj rządzi i
Może już tutaj nie rządzi, ale podejrzewam, że dalej rządzi. To widzieliśmy, to widzieliśmy. WC męski, a tutaj? Tutaj mnie nigdy nie było, tam była strzelnica. I nigdy mnie tam nie było, ale to pójdziemy... Dobra, pójdziemy zobaczyć na strzelnicę. Pójdziemy zobaczyć na strzelnicę, w której nigdy mnie nie było. Może ktoś tam kiedyś był? Wow. Wow, wow, wow. Ale to zrobili wyjście na dach po prostu. Chyba. W każdym razie fajnie, tylko szkoda, że strzelnicy nie ma. No ciekawe. Zawsze tam chciałem wejść i... Myślałem, że chociaż raz wejdę, ale niestety nie wejdę. 219. Klasa pracownia urządzeń techniki komputerowej. Tutaj mnie nie było. W sensie, to była pracownia kogo innego kiedyś, chyba. A tutaj mamy pracownia mikroprocesorów, nie? Tutaj mnie nie było, tutaj nie miałem zajęć nigdy pracownia mikroprocesorów. W tej szkole mieliśmy gear ubiquity zrobione. Tutaj był jeden talerz, drugi talerz był piętro niżej gdzieś tam, trzeci talerz był jeszcze tam w innym miejscu. W każdym razie było chyba 3 albo 4 talerze UAP access pointy, takie tradycyjne. Klasa pracownia informatyczna, 215. Tak dużo komputerów? Bo i chyba mniej. Tak, ale tutaj były takie jakieś roślinki wystawione. I tak, tutaj było mnóstwo plakatów z filmów rozmaitych, kinowych, wywieszonych. Może opiekun pracowni lubił takie różne filmy i zbieranie plakatów. Idziemy dalej. Tutaj jest klasa pracownia języka niemieckiego. Tak. Ta sala jest wyjątkowa, w wyjątkowym tego słowa znaczeniu, ale i tak pozdrawiam. Tak, tutaj było takie zagrodzenie, był taki wielki żyrandol pośrodku tego holu. To jest główny ten jakby schodotok całej tej jednostki szkolniczej. 214, aula. Tak, tak aula wygląda, tak aula wygląda. Antyczne takie tutaj jakby kotary, nie kotary, coś w tym stylu. To gdzieś było godło. Zrobili drabineczkę. Fajnie, ciekawe do czego ona prowadzi. Przejdziemy sobie wyżej. O, zrobili coś takiego jakby nad aulą. Ciekawe co to jest. Muszę zobaczyć, czy istniało coś nad aulą. Ładnie to wygląda. Ładnie to wygląda. I ładnie to wygląda. Nie wiem, ładnie to wygląda. Tak, tutaj były takie właśnie okna. Na czas jakichś przedstawień i tak dalej ściągali te ławki i ustawiali krzesła. Z aulą też jest związane to, że w 2016 roku, tak, w 2016 obsługiwałem event, siedziałem sobie tutaj przed kompem i obsługiwałem, byłem VJ-em, DJ-em i tak dalej, wszystkim all in one w pewnym evencie, który w tamtym czasie się wydarzył. I co jest ciekawe, nawet logo mojego studia filmowego było wyświetlane na projektorze, oczywiście w momencie, kiedy się wszystko już skończyło, ludzie wychodzili z sali. Ale w tym miejscu nauczyłem się obsługi kilku programów. Powiedziałbym takie OBS, tylko na sterydach. 213. To jest pracownia IT. Tutaj te dwie sale są połączone, 212 i 213. I tutaj w tej klasie pracowni były bardzo dobre kompy. Chyba najnowsze. 212 były troszeczkę starsze, ale też bardzo fajnie to wspominam. Tutaj sporo czasu spędzaliśmy. Nie tylko podczas lekcji jakiejś tam IT, ale także sobie tutaj siedzieli i programowałem. Dydaktycy, świetni ludzie, zawsze chętni do pomocy i znając się na wszystkim. To jest 212, tak, to jest słynna sala 212. Wspaniała i dobrze przez nas pamiętana, to była też nasza sala. Potem już jak nasz wychowawca dostał opiekuństwo nad tą salą. Pięknie słońce zachodzi w mechaniku. To też nie był rzadki widok, kiedy słońce zachodziło, a ja siedziałem w mechaniku, bo na przykład coś tam jeszcze po godzinach robiłem. Pracownia informatyki 211, tak. Tutaj był storage z różnymi sprzętami IT, a tutaj była serwerownia. Szkoda, że tutaj nie zrobili drzwi. Przecież tutaj powinny być drzwi i tutaj de facto nikt oprócz mnie i kilku dydaktyków nie miał wstępu. A tutaj jest szafa serwerowa, tutaj stoi serwer. Tutaj stoi Zential. I chyba nawet stoi teraz na maszynie wirtualnej, ale nie jestem pewien. W każdym razie tutaj stoi serwer i tutaj jest wyjście światłowodów i tutaj jest jakby epicentrum wszystkich światłowodów. Tutaj chyba jest talerz Ubiquity wywieszony nawet w momencie, kiedy ja opuszczam tą szkołę. Tutaj jest 212, ciasna sala komputerowa. Ale całkiem fajnie się tutaj też pracowało, to jest taka przerwa między biurkami. Tutaj czasami byłem, a z reguły byłem tutaj ze swoim własnym kompem. Najpierw Samsungiem NP533, którego start widzieliście na którymś tam moim kanale Michał Wolfram bodajże, a potem z kolejnym Samsungiem NP900X3F, a potem z MacBookiem 2011 13 calowym. Idziemy dalej. WC damski to nie dla nas. Gabinet pomocy naukowych 208, tutaj mnie nie było nigdy. Tak, tutaj jest kolejne ślepe wyjście. Tutaj szkoda, że nic nie zrobili, ale tak mnie tutaj nigdy nie było. 204, pracownia informatyki, tutaj bywałem. Chyba to było trochę mniejsze pomieszczenie, chyba tak. Tutaj był telewizor i bawiliśmy się z kumplami, że ściągnęliśmy aplikację, która potrafi zmieniać kanały przez podczerwień i wyłączaliśmy ten telewizor, kiedy dydaktyk pokazywał jakieś tam rzeczy. A tutaj między innymi mieliśmy bazy danych, które bardzo dobrze wspominam. Nauczyły mnie te bazy danych sporo tego, co w tej chwili potrafię.
25. Pracownia fizyki. Aha, no już nie mogę pozdrowić tego dydaktyka, który człowiek, który był opiekunem tej pracowni, zmienił miejsce nauczania. Jest w innej szkole teraz. I stamtąd patrzę, jak ja studiuję IT na uczelni prywatnej w 2020 roku. Ale fajne były chwile w tej pracowni. Panowie, szanujmy się. I tak dalej, i tak dalej. Wrócimy jeszcze do... Chwila, to jest stan pion czy nie stan pion? W ogóle chodzenie po tej szkole jest... Aż sobie teraz muszę przypominać, jak się po tej szkole chodzi, bo niektóre piętra są, jak widzicie, zamknięte, bo przedszkole, inne są jakieś tam, coś tam jest zabudowane i tak dalej, więc nie da się czasami wszędzie przejść, co jest takie średnie, ale spróbuję jeszcze w tamto miejsce dojść. W każdym razie, jeżeli mi się nie uda, to pójdę przez zewnątrz. Tak, tutaj są takie gablotki z różnymi informacjami. Niektóre informacje są stare, niektóre są jeszcze starsze. Hol główny, portiernia, to jest hol, tutaj są... W każdym razie tutaj było coś tam o jakimś tym pierwszym założycielu i tego typu informacje wywieszone. 15. Kurs prawa jazdy. A, tutaj byłem w tym pomieszczeniu. Tutaj zdawałem egzamin na komputerze. A tutaj jest klasa pracownia religii. W każdym razie w którymś z tych pomieszczeń tutaj było pomieszczenie, gdzie był kurs prawa jazdy. Być może nawet tutaj. Być może nawet to było to pomieszczenie. Tam żeby siedzieli długie godziny na kursie prawa jazdy. Dobrze, lecimy dalej. W tym miejscu już byliśmy, gdzie jest Eton. Ale zejdę jeszcze po schodach, bo to są, nie, to są schody, które wchodzą na boisko. Skoczę jeszcze w jedno miejsce. Tak, pamiętam jak biegłem po tych korytarzach i tak właśnie mówiłem, że skoczę jeszcze tu, skoczę jeszcze tam, skoczę jeszcze to zrobię, tamto zrobię. Tutaj było miejsce dla... Tam, w tym miejscu były pralki jakieś. Skoczę jeszcze po schodach niżej, bo coś chciałem pokazać ciekawego. Tak, to tutaj. To tutaj, to tutaj, to tutaj. Tutaj się wchodziło i tutaj były stoły do ping-ponga. Przepraszam, do tenisa stołowego. Jak się mówi o ping-ponga, to już potem nigdy nie można było pójść na tenisa stołowego. Trzeba było mówić pełną nazwę tenisa stołowego. Panie profesor... Tak, do wszystkich dydaktyków jest mus mówienia panie profesorze, pani profesor. Z szacunku, ale wiecie, na przykład ktoś był, powiedzmy, tylko jakimś tam magistrem, czy nie wiem, tam nawet nie miał jakiegoś tam większego tytułu, albo na przykład ktoś był na praktykach, wiecie, uczył się na nauczyciela i trzeba było do niego mówić panie profesorze. Albo na przykład, nie wiem, ktoś tam przyszedł z zewnątrz i coś tam pokazał, to trzeba było mówić panie profesorze. Do każdego. Do każdego. I tędy się wychodziło. Tutaj była szatnia, druga. A gdzie była pierwsza szatnia? Kurczę, nie wiem, gdzie była pierwsza szatnia. Już teraz zapomniałem, gdzie była pierwsza szatnia. I tędy się wychodziło na boisko. Tutaj były samochody poparkowane, a tutaj jest wejście do pierwszego, do drugiego kantorka dydaktyków podwójnego. I tam się przechodzi do szatni. No i boisko. Tutaj na boisku zawsze, kiedy było rozpoczęcie roku, żeśmy wszyscy stali, wszystkie klasy były zgromadzone na tym boisku. I tutaj był ten z kasety hymn, jak to się mówi, i rozpoczęcie roku, i przemowy profesorów, dyrektorów i całej szkolnej elity. Jak zwykle było tam... Maturę ukończyło tylu tylu, szkołę ukończyło tylu tylu, z wyróżnieniem zdało tylu tylu. Ale wiecie, co innego można powiedzieć, kiedy się jest w takim przeogromnym gmaszysku, gdzie jest tylu ludzi, którzy mają takie różne pasje, zainteresowania i trzeba wypowiedzieć się jak gdyby o każdym z osobna i o całym ogóle tych uczęszczających, więc nie było źle. A tutaj jest transformator energetyczny. A tam są czarne okna, ponieważ kogoś nie było w tym korytarzu nigdy. Ja w tym korytarzu byłem, to jest korytarz serwisowy dla obsługi szkoły. Tutaj są różnego rodzaju sale, w których pracownicy szkoły przygotowują różne rzeczy, takie powiedzmy dla konserwatorów. Tak, te budynki znam, które są za ogrodzeniem szkoły. Tam, jeżeli się nie mylę, to była dawna centrala bądź oddział Tepsy w Bielsku Białej. Tu jest jakaś bieżnia, coś w tym stylu. Za moich czasów tego nie było. W każdym razie tutaj było coś takiego jakby taka rampa, ale to nigdy nie było używane ani aktywne. Więc tak się ta szkoła z grubsza prezentuje. Wygląda imponująco i naprawdę wielki szacun dla tych, którzy ją obzorowali. Wygląda dokładnie praktycznie tak samo jak w chwili, kiedy ją opuszczałem. Trochę się zmieniło, ale sala 212, 213 i niektóre pomieszczenia są bardzo, bardzo ładnie i wiernie odzorowane, co mnie bardzo, bardzo cieszy, że ktoś to tak ładnie sprezerwował. Będziemy z Lordem zaciągali zapis, jakby świat tego całego serwera, żeby tego używać potem gdzieś w naszych tworach, naszych rozmaitych twórczościach. Natomiast też kiedyś mieliśmy z Lordem pomysł, żeby taką replikę naszego technikum zbudować. Jeszcze byliśmy wtedy chyba w pierwszej bądź w drugiej klasie. Niemniej nie wyszło to nam, ponieważ byliśmy zbytnimi perfekcjonistami i chcieliśmy zrobić to możliwie jak najdokładniej, a niestety, jak wiecie, klocki nie mają tego do siebie, że pozwalają na bardzo, bardzo dużą dokładność. Więc tak to się wszystko prezentuje. I tak widzicie tutaj, szkoła wygląda jak takie jedno wielkie, duże i to jest
elegancko moim zdaniem tutaj odwzorowana. Nie przypuszczałbym, że będę tak się fajnie bawił na stworzonej replice budynku mojego technikum. Wielki szacun dla tych dwóch ludzi, którzy tą szkołę odwzorowali. Dziękuję bardzo za uwagę i trzymajcie się do kolejnego odcinka.